Powiat Policki od lat wspiera lokalne imprezy sportowe. W miniony weekend w Policach odbyły się 9. Mistrzostwa Polski Dzieci w Warcabach Stupolowych, których organizatorem był Polski Związek Warcabowy. Zawodników mamy w dwóch grupach wiekowych. Mamy dzieci w wieku lat 6, czyli to są roczniki 2017 i młodsi. Druga grupa to są dzieci do lat 8, czyli roczniki 2015-2016. Najlepsi z nich wezmą udział w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Policach pod koniec października. W zmaganiach ogólnopolskich udział wzięło 61 zawodników z 12 najlepszych klubów w Polsce. Gra wygląda w ten sposób, że zawodnicy mają 30 minut na całą partię. Oznacza to, że zarówno zawodnik grający białymi ma 30 minut, jak i zawodnik grający czarnymi. Oznacza to nie mniej więcej tyle, że zawodnik wykonując ruch, po wykonaniu takiego posunięcia przyciska zegar. W tym momencie jego zegar się zatrzymuje, uruchamia się zegar przeciwnika. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach. 9. Mistrzostwa Polski Dzieci i Grand Prix Polski 2023 turniej 8. Kolejną imprezą, którą wsparł powiat policki, była 5. edycja zachodniopomorskiego pucharu MTB Puszcza Wkrzańska. Rowerowe zmagania odbyły się na polanie za szkołą podstawową nr 8 w Policach. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała wicestarosta Policki Joanna Napiwocka. 3, 2, 1... Najliczniejsza grupa kolarzy wjeżdża na swoje pierwsze okrążenie. Uczestnicy mogli zmierzyć się na dwóch dystansach. Mini, czyli dystans 24 km i 400 metrów przewyższeń oraz mega na dystansie 50 km i 800 metrów przewyższeń. Trasa poprowadzona była przez policki odcinki Puszczy Wkrzańskiej. Nie zabrakło długich, spokojnych podjazdów i dynamicznych singli. Podczas imprezy odbyły się także wyścigi dla najmłodszych w trzech grupach wiekowych. Maluszki, starszaki i juniorzy. Partnerem turnieju warcabowego i pucharu MTB był powiat policki.